Witam was serdecznie w Olsztynie. Olsztyn to mój dom. Tu się urodziłem, tu poznałem moją żonę, mamy 3 synów, wspólnie ich wychowujemy. Tutaj pracuję, a samorząd, działalność społeczna zawsze była mi najbliższa, była dla mnie bardzo naturalna. Bo Olsztyn, tak jak wiele podobnych miast w Polsce, ale Olsztyn szczególnie ma olbrzymi potencjał, który musimy w końcu uwolnić, spojrzeć nowocześnie na nasze miasto. Potencjałem Olsztyna są jego mieszkańcy. Tym mieszkańcom musimy zapewnić pewną przyszłość. Kandyduję na prezydenta miasta, bo zawsze będę dumny z mojego miasta. Bo chcę zapewnić naszym mieszkańcom dobre warunki życia. Po prostu. To jest bardzo dobry czas, o czym mówili też moi przedmówcy, bo rząd, który dziś jest w Polsce, to pierwszy rząd od bardzo dawna, od 8 lat, który stał się partnerem dla samorządów, w którym można rozmawiać o sprawach samorządowych. Nie idziemy prosić. W tym rządzie jest wielu samorządowców do niedawna. Oni znają, rozumieją, że to tu, na tym podstawowym poziomie, w gminach, powiatach, w naszych miastach rozstrzygają się najważniejsze rzeczy dla jego mieszkańców. Drodzy Państwo, Olsztyn nie może już więcej tracić szans. Olsztyn nie może stać z boku, dlatego że jego mieszkańcy nie głosowali tak, jak chcieli rządzący. Olsztyn dziś musi wykorzystać każdą możliwość i w końcu mamy na to szansę. Drodzy Państwo, Olsztyn musi wrócić jako jasny punkt na mapie Polski, jako miejsce, które będzie znane z tego, że mieszkają tu ludzie otwarci, ludzie innowacyjni, ludzie kreatywni, ludzie tolerancyjni, bo takie jest nasze miasto i takie chcemy, żeby znali je w Polsce. Drodzy Państwo, 7 kwietnia wspólnie zatroszczmy się o pewną przyszłość dla naszych miast, dla Olsztyna. Dziękuję bardzo.